To już 15 domek i 15 spotkanie. 15 raz, kiedy budujemy ten domek w różnych okolicznościach, bo przecież ostatnie lata nie pozwalały na pełną organizację domku. Był on tylko u nas w Domu Pomocy Społecznej. Natomiast znów powiedziałabym piękne lato, piękny czas, może trochę spokojniej. I przyjeżdżają znów nowi ludzie, nowe osoby, ale już te również, które są od samego początku. I wspólnie tworzymy nową atmosferę, nową jakość życia. Pokazujemy, że znów można się bawić, że śpiew, wspólne spotkania, budowanie więzi to wielka wartość. No właśnie, formuła tego festiwalu od lat ma pewien schemat, czyli łączycie Państwo różne działania związane z kulturą, ale także dyskusje na temat tego, jak można choćby pomagać osobom niepełnosprawnym. To prawda, myślę, że te obszary, o których Pani wspomniała, są bardzo istotne, bo trudno budować profesjonalną pomoc, nie wspomagając się wiedzą, nowymi odkryciami, nowymi możliwościami, nowymi trendami, które pokazują się w terapii zajęciowej, w psychologii. Natomiast nie zapominamy również o korzeniach, o wartościach. I tegoroczna konferencja, którą mieliśmy w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, była właśnie poświęcona godności, wartościom. O tym, co może gdzieś koło nas mija. Natomiast warto się zatrzymać nad tymi wartościami. Warto jest wyznaczyć pewne cele, zasady, bo na nich myślę, że można zbudować mocne podstawy dobrego działania, dobrej profesjonalnej opieki. Wam się to chyba udało, patrząc na uśmiechnięte twarze pensjonariuszy. Dla nich rzeczywiście to jest dom. Powiem tak, że to pokazuje przynajmniej wczorajszy dzień, kiedy udało nam się spotkać, powiedziałabym, w takim wielopokoleniowym spotkaniu, ponieważ było przedszkole, szkoła, osoby w różnym wieku z niepełnosprawnościami, no i również osoby starsze, dojrzałe i również uczestnicy świetlicy czy klubu Senior Plus. Więc proszę popatrzeć, że taka różnorodność osób właśnie zbudowała wspaniały dzień, a wczoraj przecież było otwarcie lata również, więc to było piękny, wspaniały dzień. Były występy w Skansenie w Wygiełzowie właśnie różnych grup, różnych pokoleń. Myślę, że to jest jedno z takich magicznych miejsc tutaj w pobliżu, bo najbardziej magiczne jest przecież u nas w Płazie, gdzie myślę, że jest odpowiednia atmosfera, wspaniały plener, gdzie można się właśnie nie tylko pokazywać części artystyczne, ale po prostu bawić się, być ze sobą. I myślę, że nam się to wczoraj udało. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie w Domu Pomocy Społecznej w Płazie na miejscu. Będą występy, ale też warsztaty. Więc to jest właśnie kolejna część domku. Może dla tych, którzy nie wszystko mogą wypowiedzieć, nie mogą pokazać swoich możliwości wokalnie, ale mogą pokazać, jak są kreatywni, jak mogą tworzyć. No i dzisiaj mamy magiczne miejsce, magiczny czas, ponieważ mamy warsztat abrakadabra, ale mamy też bardzo profesjonalne działania i myślę, że warto do naszego domku za każdym razem zajrzeć. Tegoroczna edycja się kończy, ale powrócicie za rok. Za każdym razem trudno nam obiecać, natomiast powiem tak, że wszystkie osoby, które do nas przychodzą, dają nam siłę, dają nam inspirację i nie ukrywam, że w tym roku już wiele osób nas zainspirowało. Natomiast no, zobaczymy, co będzie. Nie chcę, że tak powiem, obiecywać, ale mam nadzieję, że się spotkamy.